wybrali słowo roku, locktowne, słowem roku według Collins English Dictionary. Koronawirus zmienił nie tylko nasze życie, ale i nasz język. Tak przekonują twórcy słownika Collins English Dictionary, którzy ogłosili, że słowem roku 2020 jest locktowne. Tak zdecydowała grupa leksykografów i redaktorów słownika Collins English Dictionary, którzy śledzą rozwój języka angielskiego. O wyborze specjalistów zdecydował nie tylko popularność danego słowa, ale i skutki społeczne, wpływ na zachowanie i nasz sposób życia, czytamy na collinsdictionary.com. Badacze odnotowali, że słowo roku 2020, czyli locktowne, użyto ponad 250 tysięcy razy, podczas gdy w 2019 roku takich przypadków było tylko około 4 tysiące. W zestawieniu 10 najpopularniejszych słów roku 2020 aż 6 jest związanych z koronawirusem. Na tej liście obok terminu locktowne i samego słowa koronawirus, znalazły się także self-isolate, samoizolacja, której poddają się osoby z podejrzeniem zakażenia, social distancing, dystans społeczny, który należy utrzymać w celu uniknięcia zakażenia, key worker, kluczowy pracownik, którego obecność w pracy jest niezbędna, i furlough, przymusowe wolne, na które są wysyłani pracownicy ze względu na ograniczenia funkcjonowania firm